Cześć wszystkim, witam Was w nowym filmie i być może nowej serii na kanale, ponieważ w tym odcinku po raz kolejny to Wy poleciliście, co powinnam kupić, natomiast była to taka kategoria ogólna, nie ograniczająca się do jednego sklepu, tylko były to gadżety do 15 zł. Byłam mega ciekawa, co Wy myślicie i co zostanie mi polecone i wybrałam się w sumie do dwóch sklepów, do Action i do Rossmana, ponieważ to właśnie stamtąd było najwięcej gadżetów, natomiast no, najwięcej było gadżetów z Action i były to rzeczy, o których ja istnieniu nie miałam pojęcia. W sensie nigdy wcześniej ich nie kupiłam i pytałam się Was o to oczywiście na Instagramie. Także jeżeli chcecie być na bieżąco z kolejnymi filmami, z kolejnymi polecajkami, ponieważ ta seria będzie polegać na tym, że będziecie mi różne rzeczy polecać, no to zapraszam Was oczywiście na Instagrama. I przy okazji zostawcie subskrypcję, ponieważ większość osób, która mnie ogląda, mnie nie subskrybuje. Także będzie mi miło, jeżeli zasubskrybujesz kanał. No i teraz, słuchajcie, myślę, że możemy już przejść do pierwszego gadżetu. Generalnie no kupowałam je i powiem Wam, że są tutaj takie skarby. Jakby ja już mam swojego ulubieńca, bo zdążyłam go już użyć raz dzisiaj i nie wiem, czy to będzie ulubiona rzecz w tym odcinku, ale uwierzcie, że jakby ona może zmienić Wasze życie, ok? Ja będę może losować, tylko wylosuję sobie najpierw paragon i od razu oczywiście zdradzę Wam, że ja poszłam do Rossmana, ja w course zapomniałam paragonu, natomiast mniej więcej pamiętam, jakie były ceny, ale z Action mam paragon. Dobra, losujemy. Mam tutaj wszystkie rzeczy i z Rossmana, i z Action. Zanurzam swoją dłoń i będę po prostu wyciągać, będę Wam mówić, czy to jest Action, czy to jest Rossmann. Dobrze, a więc pierwsza rzecz to jest, słuchajcie, takie pachnidełko. Ale ja zostałam poinstruowana, że to jest pachnidełko do kosza na śmieci. Uwaga, tak, kosza na śmieci. Słuchajcie, wiecie, ile ja się tego oszukałam? Ponieważ jedna z Was napisała mi, że to jest szary dysk, że to wygląda jak szary dysk. I rzeczywiście tam był też taki dysk, powiedzmy, wyciągnijmy to sobie w ogóle, szary. Natomiast one miały różne zapachy. To jest, słuchajcie, takie pachnidełko, już nazywajmy to pachnidełkiem, ok? Które możemy sobie umieścić w różne miejsca. Tutaj jest na przykład na obrazku, tam pokażę z bliska, muszę zakryć swoją twarz. O! Tutaj mamy na przykład w samochodzie, w szafie, w butach i w łazience. Pachnidełko przy koszu na śmieci, ja bym jeszcze to przetestowała w lodówce. To jest moim zdaniem super pomysł. Serio, ja wybrałam żółte, bo one pachną tak trochę słodko i dlatego wybrałam żółte. Natomiast mojej koleżance Gabi najbardziej się podobało to szare. Ale ja powiedziałam, nie, musi być słodki zapach. Ktoś właśnie snuknął gdzieś tam. Słodki zapach wygrał. Bardzo ładnie to pachnie, naprawdę. O! Nie mogę zgubić do tego tych takich wstążeczek, żeby to powiesić. Moim zdaniem, naprawdę. Ja sobie to powieszę na pewno przy koszu na śmieci i przetestuję to w lodówce, bo ja nienawidzę zapachu, który wydobywa się z lodówki. No. To co? Może, żeby było ciekawiej, to będziemy sobie dawać ocenkę tym gadżetom od 1 do 5. Jako, że je testuję, oceniam powiedzmy, to dostanie 4. Moim zdaniem to jest naprawdę świetny, użytkowy gadżet, który jest mega tani. O, dobra, przepraszam, to jednak nie jest takie mega tanie. Myślałam, że to kosztuje około 5 zł, a kosztowało 7,84. Ale mamy dwie sztuki. I ciekawa jestem też, ile to będzie pachnieć. Także zdam Wam relację na Insta. Let's go next. Dobrze. To była polecajka z Rossmana. Myślę, że większość osób wie, co to jest. Natomiast ja już mega dawno tego nie jadłam. To są suszone owoce. Ja generalnie nienawidzę suszonych owoców. I dlatego zamiast jabłek kupiłam banany. Bo stwierdziłam, że te banany będą smaczniejsze. One kosztowały niecałe 5 zł. Jakby to powiedziała Agnieszka Grzelak, próba testu. Ej, wygląda to zarąbiście. Patrzcie tu. Dobra. Jest to całkiem dobre, ale strasznie słodkie. Strasznie. Mam tutaj 18% cukru trzcinowego, ale ogólnie pyszne. Jak już zjadłam za drugim razem, mega mi smakuje. Ogólnie tam gdzieś cukier, tam będzie smacznie. To dostaje ocenę 5. Wow, a czekam.
5. Moim zdaniem to zasługuje na 5, bo to jest naprawdę mega smaczne. Next one. Co to jest? O, słuchajcie, to są organizery. To jest w ogóle super sprawa, bo to są takie organizery do lodówki. Zaraz wam powiem, ile one kosztowały. 13,49. To jest ich cena, a jest ich tutaj 3. I to jest super, bo to jest takie... To są takie pojemniczki do przechowywania, ale nie tylko. W sensie nie tylko w lodówce. O, no bo to są w sumie chyba tylko pojemniczki do przechowywania. Rzeczy w Action to po prostu są rzeczy stworzone przez geniusza. Przez geniuszy. Uwaga, z tego się tworzy taka butelka. To się odkręca i tutaj zakręca. I możecie wziąć sobie taką butelkę na przykład na piknik albo ze sobą na spacer i dać sobie tutaj owoce, albo wziąć sobie taką butelkę na uczelnię, do szkoły, zrobić sobie w tym jedzenie. I to jest moim zdaniem kozak, bo uważam, że cena 13,49 jak za taki cały jakby bidon i po prostu 3 pojemniki do przechowywania, to jest super cena. Zarąbisty gadżet. Serio. Ja myślę, że w większości będę przechowywać sobie rzeczy w lodówce w tym. Zarąbiste. I powiem wam, że to nie jest nawet jakieś wcale duże. Że jeszcze się zmieści do tej torby czy plecaka. Mega fajne. I patrzcie, jak to w ogóle ładnie wygląda. Lol. I jeszcze można sobie to powiesić. Ja jestem zachwycona. Approved. Po prostu. 5. To też dostanie 5, bo cena jest zarąbista. I to jest użytkowe. To jest praktyczne. Myślę sobie o tym. Koncepcji wzięcia tego bidonu ze składnikami, które jak się razem połączy, to na przykład tworzą jeden posiłek, co nie? Tutaj jest baza posiłku, o, na przykład ryż, o, albo sałata, kinoa, no cokolwiek, co nie? To jest tutaj, tutaj dajecie sobie warzywa, a tutaj sos. I wiecie, później sobie to łączycie i to jest świeże, to nie jest takie pomieszane i rozmokłe. Oliwia, kucharka normalnie. Powiedziałam wam o produkcie, który może zmienić wasze życie. Moje zmienił generalnie, ja o tym wcześniej nie wiedziałam, nie wiem, może jestem zacofana, może żyję pod kamieniem, nie wiem. To jest magiczna gąbka z Rossmana. Słuchajcie, ja się nie spodziewałam, że magiczna gąbka zrobi na mnie tak wielkie wrażenie. Są tutaj dwie gąbki w środku. O co tu chodzi? Dla tych osób, które nie wiedzą, ja już tej gąbki użyłam. I proszę bardzo, widzicie teraz na ekranie moje brudne plamy na ścianie, których nie byłam w stanie domyć. Ja mam też taki sposób na plamy na ścianie, że zmywam, w sensie staram się je zmyć gumką do pisania? Gumką taką, wiecie, do zmazywania, co nie? Ołówka. To jest często dobry sposób na plamy. Ale to nie schodziło, serio. Miałam tak uporczywą plamę obok biurka i ona niczym nie chciała zejść. Ta gąbka, która wygląda tak, zaraz wam powiem dlaczego, ona to zmyła. Wyczyściłam tym ściany, okej? I dobra, dlaczego ta gąbka tak wygląda? Bo ona ogólnie przed użyciem wygląda tak, no nie jak normalna gąbka, ale tu jest jakiś ten specjalny materiał, ja nie wiem co to jest, nie wiem. Moczycie sobie ją, wyciskacie, no i normalnie zaczynacie sobie myć, bez żadnego płynu. Bez żadnego płynu. No ale generalnie ten materiał tak jakby znika. I jak sobie coś ścieracie, to ta gąbka po prostu znika. Widzicie, są w niej takie dziury? Bo po prostu czyściłam ją tą ścianę, ale to jest genialne. Serio, ta gąbka jest genialna, daje jej 5. 6! 6 na 5, serio, bo... To jest rzecz, która zmieni moje życie. Naprawdę. To są pisaki z Rossmana, które, słuchajcie, przyznam się, że znalazłam sama. Nie dostałam polecenia, bo na wszystko inne dostałam polecenie od was. Ale jak ja zobaczyłam te pisaki, to ja stwierdziłam, że muszę wam to pokazać. Jako obsesyjna planerka, planowiczka, planerka wszystkiego, w sensie swoich dni generalnie w tygodniu. Piszę sobie wszystko w notesie i później jak już coś zrobię, to sobie wykreślam zakreślaczem, co nie? Ale jak na przykład gdzieś jadę, no to nie chcę brać takiego dużego zakreślacza. I tutaj pojawiają się one. Najsłodsze zakreślacze, jakie istnieją. Przynajmniej nie widziałam nigdy słodszych. One mają takie buźki na sobie. I one kosztowały, słuchajcie, na pewno mało, bo się zdziwiłam właśnie, że ta cena jest taka niska za tyle zakreślaczy. No, sorry, jak za 6 zakreślaczy, a zakreślacze, no trzeba długo używać, żeby je zużyć. To jest naprawdę zarąbista cena. I patrzcie, jak one są malutkie. One mają jeszcze tutaj taką pętelkę jakby do przypięcia sobie ich gdzieś. Czy to nie jest słodkie? No przepraszam, ale to jest jeszcze takie poręczne i to jest mniejsze niż długopis, a właśnie zwykle te zakreślacze są takie duże. Bardzo wam polecam. Tutaj również daję 5.
Same hity w tym odcinku, słuchajcie. Same hity. Przesłodkie, przesłodkie. Lećcie do Rossmana, jak potrzebujecie zakreślaczy. Kolejna rzecz, którą wylosowałam, jest to litrowa butelka na wodę z Action, którą właśnie poleciła mi jedna z Was. I jest ona z takim dzióbkiem, co mi się w niej nie podoba, bo ogólnie sam koncept butelki plastikowej, która ma litr, żeby sobie pomóc w piciu wody, jest spoko, jak najbardziej. Szczególnie jak są właśnie takie dzióbki, łatwiej się to pije, wiadomo. Nie podoba mi się, że ona ma tyle wzorów. W sensie tam były różne wzory do wyboru. Wybrałam ten, bo te tygrysy mnie tak najbardziej do siebie przekonały i będę mieć to na wodę na siłkę albo coś takiego, bo fajne jest to, że ona jest lekka, no nie? Bo zawsze te szklane są po prostu ciężkie, bardzo ciężkie. A tutaj mamy fajną, plastikową, lekką butelkę, dużą, także myślę, że na siłkę mi się przyda idealnie. Nawet słuchajcie, jak robicie sobie szejki białkowe, to myślę, że też Wam się to sprawdzi. Tylko, że no właśnie strasznie wzorzyste były te butelki. Nie wiem, czy w jakimś innym Action może są takie czystsze, natomiast no ta jest bardzo wzorzysta, ale i tak jest spoko. Za te wzorki i że to jest takie metaliczne, da mi 4. Bo jest okej, tylko ten wzór. Mogłoby go nie być. Może da się to zdrapać. I też fajna cena. 11,95. No także, wiecie, zwykle z takie bidony to trzeba trochę zapłacić. 11,95? Klasunia. Także czwóreczka ode mnie i lecimy dalej. A zanim Wam pokażę kolejny produkt, to się Was od razu zapytam, czy Wam się w ogóle coś takiego podoba i czy chcecie, żebym podała kolejne kategorie do polecajek i żebym testowała kolejne rzeczy. Jedzenie i różne takie sprawy. Także dajcie znać w komentarzu. Dobra, a teraz przechodzimy do kolejnej rzeczy, która, uwaga, kosztowała 3,99 i jest to gąbeczka do makijażu, która jest po prostu przepiękna. Wygląda tak. Troszkę kojarzy mi się ze wzorem krowy, który przejął mój 2020 rok. Uwielbiałam, naprawdę. I dalej uwielbiam. Mam całą ścianę w krowę, w takie plamy krowie, które sobie sama zrobiłam. Myślę, że niektórzy z Was będą kojarzyć, o jaką ścianę chodzi w moim domu rodzinnym. Jak nie, to wystarczy wejść na TikToka i zjechać do grudnia, bo nagrywałam filmik w swoim pokoju. Także jeżeli jesteście ciekawi albo szukacie inspiracji, kurde, teraz tak sobie myślę, ale mnie kusi, żeby to zrobić na tej ścianie. Tylko, że może teraz zebrę? Ponoć ta gąbeczka jest świetna. Ona jest tak ładna i tak estetyczna. Idę ją zmoczyć w wodzie, zobaczymy, jak dużo urośnie. Urosła. Sporo. Sporo urosła i słuchajcie, jest mięciusieńka. Jest mięciusieńka i to jest super, bo ja zwykle swoje gąbeczki kupuję z Ibry. Bardzo lubię. Też wolę tamtych kształt, bo one są takie jakby delikatnie ścięte albo są po prostu okrągłe. Nie wiem. Tutaj jest ten taki mały uskok, ale jak ja mam wydawać na gąbeczki 3,50, to papa Ibra, sorry, kocham Ibrę, ale 3,50? Na pewno dam Wam znać, jak ona się sprawdza, ale ja jakby no, jestem w stanie wyczuć, czy gąbka będzie spoko. No i ta się wydaje bardzo spoko. Jest naprawdę ultra miękka, ja bardzo lubię miękkie gąbeczki. Także super, 5. I w ogóle ona jest taka ładna, I can't. 5. Dobrze, powiem Wam tylko, ile to kosztowało. To jest, słuchajcie, niesamowity gadżet, który trzeba będzie przetestować. 12,49 i jest to żelazko w sprayu, które myślę, że już większość z Was zna, w sensie może nie używało, ale wie o istnieniu tego. Ja również wiedziałam o istnieniu tego, ale nigdy tego nie testowałam. To jest ten czas. To jest ten czas, idę właśnie po bluzeczkę, która jest pomięta i będzie mi ją psikać tym sprayem. Nawet od razu wiedziałam, którą wziąć, ponieważ dzisiaj przed siłownią ubrałam ją na siebie i stwierdziłam, nie, Oliwia, nie rób wiochy, nie idź w takiej pomiętej. Także pozdrawiamy Gym Glamour i będziemy dzisiaj prasować tą oto koszulkę. Ja sobie tylko sprawdzę, jak to działa. Psikamy sobie sprayem, odczekujemy 10 sekund i rozciągamy materiał. Proszę bardzo. Misja. Let's do it! Dobra, widzimy, jest zagnieciona, prawda? Widzimy. Wow, i to ładnie pachnie w ogóle, wiecie? Dobra. Popsikane. Odczekujemy 10 sekund. Ale mokra wygląda. Dobra. Ej. No w sumie. W sumie trochę się wyprasowała. Tutaj tak na dole jest trochę mniej. Popsikam jeszcze na dole. No nie, teraz jest mokra. No,
okej. Jeszcze przetestujemy na rękawie. No nie, no jest różnica. No jest zdecydowana różnica, no. Słuchajcie, oprócz tego, że koszulka jest trochę mokra, bo troszeczkę przesadziłam, to jest zdecydowanie gładsza. Teraz bym w niej bez problemu poszła na siłkę. No jakbym zaczekała, jak wyschnie. I fajne jest to, że to żelazko w sprayu ładnie pachnie. Naprawdę, te ciuchy ładnie pachną, jakby były z prania. Także to jest spoko. No ale nie przesadzajcie tak jak ja. Ale spoko, serio, no fajna rzecz, właśnie tak, żeby nawet na szybko sobie ogarnąć to. Powiem wam, że ja od kiedy mam parownicę u siebie w domu, w użytku, to ja po prostu żyję mi się inaczej. Jakby nigdy nie lubiłam prasować i średnio mi to wychodziło i zawsze wiecie, to wyciąganie żelazka i tak dalej, i tak dalej. A tutaj biorę sobie parownicę, podłączam tylko do prądu, nagrzewa się w 30 sekund, pyk, 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 wieszam sobie tylko coś na wieszak, no i sobie to pięknie prasuję. Jakby dla mnie parownica to jest game changer i będę to mówić wszystkim zawsze. Polecam ją od kiedy ją mam, bo jest po prostu świetna. Naprawdę to jest mega poręczne i no ja nie używam żelazka w ogóle, tylko i wyłącznie parownicy i są po prostu ultra szybkie. Także totalnie polecam parownicę. Ocena żelazka w sprayu? 4. No bo wiecie, nie jest idealnie, mamy mokre plamy, ale generalnie sam koncept super. Coś, co Oliwka lubi, czyli świeca. Poleciłyście mi świece za 13 zł. I jest to taka świeczka, którą wzięłam w takim zapachu. I pachnie bardzo ładnie, tak troszeczkę męsko i troszeczkę słodko. Nigdy nie miałam świecy o takim zapachu i naprawdę jak ją powąchałam, to mówię, okej, będziesz u mnie. Oczywiście dam wam znać, czy pachnie. Ja nie ufam tym świeczkom, żeby one pachniały. Za 13 zł super w ogóle świeczkę mieć, ale nie sądzę, żeby ona pachniała, ale słuchajcie, odpalę ją już teraz i wam powiem. Zamknęłam drzwi, żeby wszystko szybko nabrało pięknego zapachu, żeby mogła wam powiedzieć. No i będę czekać. Dobrze, następna rzecz, która jest przedostatnią rzeczą, są to, uwaga, uwaga, plasterki na sywki. Nie plasterki, tylko takie naklejki na sywki, które zostały mi polecone z Rossmana. Ja nie ukrywam, że ja temu w ogóle nie ufam i w ogóle wydaje mi się, że to nie działa. Kiedyś od koleżanki sobie to przetestowałam i nic się nie zmieniło. Ale ja dam temu szansę. Muszę to przyznać, że to jest takie słodkie, że nawet ja bym kiedyś poszłam w tym na trening. W sensie nakleiłam sobie to na twarz. Mój trener pyta, a co ty masz na twarzy? Ty to tak specjalnie przykleiłaś? On się mnie nie pytał przez ileś minut tego treningu. Ja mówię, nie, że to jest na niedoskonałości. On, a, bo ja myślałem, że to tak wiesz, tak specjalnie. A ja mówię, nie, no co ty zwariowałeś? Ja wiecie, gdzieś w jakichś randomowych miejscach to miałam przyklejane, to było zabawne. Wygląda to słodko, dzisiaj w nocy przetestuję, bo mam tutaj takie małe co nieco, które jest już co prawda wysuszone. Nie mam teraz nic takiego mega świeżego, ale dam wam znać tutaj na filmie, czy zadziałało. No ciężko jest mi to na razie ocenić, za sam wygląd to ja bym dała 5, co nie? Ale za działanie, tutaj ma być działanie i myślę, że to działanie jest średnie. Natomiast powiem wam, że chciałam sięgnąć po paragon, ale to było z Rossmana. To kosztowało około 10 zł. No także cena spoko, no nie? Ale czy będzie działać? Zobaczymy. Przepraszam, jeszcze mamy dwie rzeczy. Mgiełka. Ta mgiełka kosztowała, już wam mówię, 11,95. Natomiast jaką my tutaj mamy pojemność, 250 ml, to dużo. I wybrałam mgiełkę, która nie powala swoim zapachem, ok? Bo sprawdzałam sobie, jakie są. Natomiast ona ma w środku brokat, która z dziewczyn nie lubi się błyszczeć na ciele. To jest, ja uwielbiam ten detal. Serio, jak ja gdzieś wychodzę na przykład i przypomnę sobie o tym, żeby się spryskać czymś, żeby moje ciało się błyszczało, czuję się jak królowa po prostu. Także pokażę wam, jak to wygląda na mojej skórze. Jezus, tylko żeby sobie nie psiknęła tę twarz. Kurde, nie wiem, czy kamera to wyłapuje. Chyba nie. Ale musicie mi uwierzyć na słowo, że zostają na skórze przepiękne, po prostu takie drobinki brokatu. Po prostu brokatu. I sprawdzę sobie, czy jak sobie to dopsikam,
to czy będzie to bardziej intensywne, ponieważ powiem Wam szczerze, że ja pomyślałam o tym w kategorii takiej, że no nie chciałabym mieć tego zapachu na sobie, no nie? Ale jakbym się spryskała trochę wcześniej i bym zaczekała, to zwykle takie tańsze zapachy szybko się ulatniają i po prostu ich zaraz nie czuć. Więc jakby się spryskać czymś takim wcześniej, na przykład, nie wiem, godzinę przed imprezą, powiedzmy. Tak. To jest, słuchajcie, to się buduje, tak jak się buduje krycie podkładu. To tutaj budujemy sobie krycie brokatu. Moja ręka się teraz cała błyszczy, serio. Mam nadzieję, że to widać, ale myślę, że nie. Ale nagram Wam to. Nagram Wam to, bo to jest kosmos. Podjarałam się, to jest tak piękne na mojej skórze. I can't! Mam nadzieję, że ten zapach się szybko ulotni. Ja to dzisiaj przetestuję. Będę to mieć na tej ręce i ja Wam to napiszę, czy ten zapach się ulatnia. No bo on nie jest zbyt szałowy. Wolałabym pachnieć swoimi perfumami, tak? Niż tym. Natomiast moja ręka się cała błyszczy. Mega, serio. Nie wiem jeszcze ile temu dać, bo jeżeli ten zapach się nie ulotni, to nie będę mogła tego używać. Natomiast jeżeli się ulotni, to dostanie ode mnie 5. Została nam ostatnia rzecz. I ta ostatnia rzecz jest bardzo tania, ponieważ ona kosztowała 4,27. A jest to długopis do iPada i to jest rzecz, którą ja również sama znalazłam. Nie tylko do iPada, po prostu do dotykowego ekranu. Ja powiedziałam iPada, bo akurat właśnie do tego potrzebuję takiego długopisika, żeby się lepiej tam poruszać przy jakimś montażu czy coś, no nieważne. Dlatego potrzebowałam takiego długopisika. I oczywiście już rozwaliłam opakowanie, ale oczywiście Wam to jeszcze pokażę. Mega tani, będzie służył do tego, co ma, do czego ma służyć, natomiast chciałabym go otworzyć, a nie mogę. On jest jeszcze taki matowy, czarny, okej. Okay. Tutaj mamy taką gumeczkę z tyłu. Pokażę Wam, jaką wygląda z bliska. Tak on wygląda z bliska. I mamy tutaj taką gumeczkę po prostu z tyłu, która jest właśnie do tego dotykowego ekranu. Fajne jest to, że on jest taki malutki, mega poręczny. I oprócz tego, to jest długopis, prawda? Przecież to miał być też długopis. Ja myślałam, że to będzie też długopis. Dobrze, to jest w takim razie tylko ten długopisik do ekranu. Ale fajnie jest, że on jest taki malutki. To mega fajnie wygląda, także to jest w ogóle 5. Ja to cenię na 5. No dobra, słuchajcie, w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że niektóre gadżety Wam się spodobały. Ja jestem podjarana, bo serio te rzeczy są praktyczne i będę ich używać. Większość z nich na pewno... Serio, myślę, że wszystkie. Okej, okay, może żelazko w sprayu. To nie będzie mój pierwszy wybór. Natomiast generalnie wszystkie te rzeczy będę używać, także daj okejkę. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Dajcie znać, czy chcecie, abym kontynuowała taką serię. Jeżeli macie jakieś pomysły na kategorię, chętnie przeczytam, chociaż mam już kilka, ale bardzo chętnie przeczytam Wasze. No i dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmie. Bye!